Słuchajcie, jest KFC, tu nie ma z frytkami, kurde, tylko jest z ryżem, taka ciekawostka. Ale będziemy eksperymentować. Które łysa chcesz, to? Tak. One this. Spicy. Spicy, yes, spicy. Tak. Here. Ale są też frytki, widziałaś? Crispy fish burger, zinger burger. Tu jest kubełek. Tu są jeszcze jakieś nuggetsy. U nas nie ma nuggetsów chyba, nie? Czy jakiś charger. To co ja bym sobie mógł wziąć? Fish burger w KFC? Z rybą. Czujesz fazę? A to jest? Takie małe. To są już kawałki, nie? Tak. To może takiego... A, to jest twister. To może taki spicy lemon chicken rice, coś innego, nie? No. To tak, jeden ten. Tak. I to. To jest z Pepsi, tak. With Coke. And to. Here. A jakieś takie ciasteczko chcesz? Zobacz. Nie, to już... A tylko na spróbę. I don't know. With ice, yes. I takie ciasteczko wezmę. Bo takich u nas nie ma. I patrz, paluszki rybne są. To mi się podoba. W KFC jest kranik, można sobie rączki umyć. W toaletach jest w miarę czysto, tak jak już uzupełniając. Czyli jednak tutaj ludzie dbają o higienę też, jak mogą. Wzięliśmy sobie potrawy takie, których u nas nie ma, jak widzicie. Wszystko jest głównie z ryżem. Frytki są dużo mniej popularne, jako jakiś taki ekstremalny dodatek jest. Wzięliśmy też ciasteczko. I jeszcze taką jedną rybę. Co ciekawe, dostajemy nóż i widelec. To wszystko jest na talerzykach takich plastikowych. Nie jest w papierku, tak jak u nas, tylko no w sumie jest ryż, no to nie dałoby się tego jeść w papierku. Tak więc zupełnie to inaczej wygląda. Łysa właśnie sobie suszy ręce. O, jeszcze nagram rachunek. Całość... Tak, zaraz idę. Całość tej wyżerki kosztowała 18 zł. Czyli jest taniej niż. Przynieś ci keczupu albo sosu jakiegoś, bo tam jeszcze jest taki punkt do naciągania. Zobacz, co tam jest. Słuchajcie, jest stacja z sosami wszelakimi. Z wodą. I sztućce takie normalne, metalowe, wielorazowego użytku. Plus wykałaczki. Będę pompował. Jest fajne mycie, nawet z alkoholem. Jest dozownik do alkoholu automatyczny. Oczywiście alkohol do rąk, nie do picia. I takie właśnie KFC. Dużo potraw z rybą również mają w menu. Tam nagrałem je, to sobie zresztą widzicie sami, co jest. No i wziąłem jeszcze takiego jakiegoś małego chargera, żeby się trochę podładować. Taka to sytuacja jest na froncie. No. Taki nasz longer, tylko z innym sosem. Takim majonezowym. Chcesz już gryza spróbować? Dobry nawet. Ciekawostka, jakie tu inne menu jest, nie? Zupełnie co innego. To z majonezowym. Nie, dobre, tylko króciutki. U nas są takie długie. Dobra, już po wstępnym teście. Łysa ma kurczaka w takich kawałkach pokrojonego, ale ma jeszcze jakiś taki dziwny sos, bardzo pikantny. Nie wiem, ja nim czuję jakąś taką delikatną nutę rybną. Zobacz, no są papryczki chili jeszcze z pestkami, dlatego to jest takie pikantne, ale wydaje mi się, że czuję delikatną nutę rybną. Może się mylę, taką bardziej krewetkową. U mnie jest chrupiący kurczak z takim jakimś serowym sosem. Bardzo smaczny zresztą. Kurczę, trochę dziwnie mi się to je z ryżem. Ale jakaś taka odmiana... Nawet fajna, nie? Różnorodność taka zupełnie inna. Tak więc polecam wam spróbować, jak będziecie w Tajlandii, KFC, bo jest kompletnie inne. Tak naprawdę są też zingery, trzeba było wziąć jeszcze zingera, może jeszcze kiedyś być okazja, żeby zobaczyć, czy jest taki sam jak u nas, czy też jest jakiś inny. Ale wydaje mi się, że jak jest zinger, to po prostu będzie zingerem, a to jest takie coś zupełnie innego. Są też takie jakieś, widzę, kurczaki tutaj reklamowane, co się je rozrywa rękami, ale to są nóżki i te stripsy, nie? Ja już znalazła ciasteczko.
dobre. Dobre? Z budyniem? Tak. Francuskie z budyniem? Zajebiste. Następnym razem zamówimy całe takie paczki. Nie? No a nie chciałeś, żebym w ogóle brał na spróbę. Chciałam. No kurwa, ale zajebiste. Ale dobre. Może wezmę te dwa jeszcze. Nie, bo nie dam rady iść, ale to takie opakowanie kupimy i spróbujemy wszystkie, dobra? Dobra. Pod hotelem mamy, możemy sobie wziąć do pokoju. No powiem wam, że jestem zaskoczony tym KFC. Bardzo dobre. Było dobre. Chociaż teraz tak, jak już popróbowałem też łysej tego zestawu, gdzie już teraz widzicie same zwłoki, to mój był lepszy. Nie wiem, czy to jest tak kolendra, co to jest, ten dodatek, ale jakoś tak nie do końca on ze mną współpracuje. No i ciekawe, że tutaj takie sztućce są do mycia i nie zbiera się tego ze stołu. Gdzie tu się zostawia? Nie odnosi się tego, bo nawet nie ma gdzie odnieść, tylko chodzą goście i zbierają. A jest. Ale widzę, że się nie odnosi. Ja się nie będę odnosił. Ja sobie jeszcze muszę umyć ręce, bo się trochę kleję. Ale ciastko było dobre, nie? Bardzo dobre. Lepsze, jedno z lepszych jakieś jedli. Tak. Nawet z tych takich, co żyły w tych... Lepsze. No. Widziałaś symultaniczny stół do ping-ponga? To jak w szachach. Jeden gościu gra z 25 innymi klientami. Znowu sobie przemierzamy ulicę Bangkoku od samego rana, a tu nagle zasieki, worki z piaskiem, gniazdy karabinów maszynowych. Ciekawostka, nie? Łysa? Kurwa, prawie się na te żyletki nadziałem normalnie. Skoczyłem do salonu samochodowego zobaczyć, jakie są ceny. Czy tu jest drożej, czy taniej. Almera u nas taka jest, bo jest dużo Nissanów, których w ogóle nie ma. No, 162 tysiące. Także chyba ceny są mniej więcej tak jak u nas, nie? Nie ma jakoś dramatycznie, że są dwa razy taniej. 127 tysięcy. Takie lody, kurnia, takie słodkie i czekoladowe. Co, bo to trochę działa w takich temperaturach, niestety. Lisa będzie sobie maszynowo masowała stopy, chociaż co 5 metrów są masażyści od stóp, ale jednak automat to jest automat. Gdzie się za te pieniądze? Tutaj tam gdzieś pisze 10 baht. O, jak? Coś się dzieje? Jak masaż? Dobrze. Jest instrukcja, masz się też poschylać trochę. A jak już zejdziesz, możesz jeszcze zważyć tutaj na wadze. Ile ja według tajskich norm powinienem ważyć? 76 kilo. To jeszcze za 24 kilo mniej niż waży. Sześćset sekund masażu, czyli 10 minut. Tu masz jeszcze to. Tu się jeszcze pojawia instrukcja obsługi, co robić. I reklama. USA. Naprawdę. Jakie wrażenia? Warto było przyjechać na ten masaż do Tajlandii? Koniecznie. 10 baht. Ale czujesz się lepiej w ogóle? Nie wiem, czy w ogóle wstanę. A co, zachciał się spać? Nie. Ale... Które? A no. Dotarliśmy do pierwszego trawnika w mieście. Bo tak to niestety terenów zielonych tutaj zupełnie się nie stwierdza. Wszystko zabetonowane po prostu co do milimetra. Nawet kawałka źdźbła trawy, żadna tutaj żywa istota się nie przebija. A tu nagle taki kawałeczek trawnika, do którego niestety psów wprowadzać nie wolno.